Rok 1944. Armia hitlerowska w odwrocie. Oddziały SS i policji w pośpiechu wywożą i ukrywają zapasy złota, papiery wartościowe, obce waluty i kosztowności zrabowane w podbitych krajach. Owe skarby miały stać się bazą materialną przyszłego nazistowskiego państwa. Niektóre tajne magazyny po dzień dzisiejszy nie zostały odnalezione, m.in. depozyt banków wrocławskich. Prezes byłej Polonii Wrocławskiej, Franciszek Juszczak, pamięta akcję policji niemieckiej SS zmierzającą do pozyskania i zgromadzenia wszystkich kosztowności ludności tego miasta. Akcja ta była masowa. Depozyt ludności i banków zostaje wywieziony w niewiadomym kierunku. Oficer polskiego kontrwywiadu Władysław Jaromin, badając po wojnie działalność miejscowej placówki Abwery, odkrywa na Dolnym Śląsku niektóre magazyny zawierające broń i pieniądze. Spotyka się również w tym czasie z nazwiskiem kapitana policji niemieckiej Herberta Klose, który brał udział w transportowaniu wrocławskich depozytów. W rozmowie z reporterami Klose zaprzecza, jakoby miał być oficerem policji, przyznaje się jednak do uczestniczenia w konwoju jako kapitan Wehrmachtu. Biografia tego człowieka pełna jest znaków zapytania. Konwojem transportującym złoto dowodzi tajemniczy oficer SS Ollenhauer, który nie informował o niczym nawet swoich zastępców, kapitana Herberta Klose i kapitana Seiferta. Transport zatrzymał się u podnóża Śnieżki i stąd już na koniach trzej oficerowie udali się w góry, by dokonać wyboru miejsca ukrycia skarbu.